Cześć, witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Na tym kanale możecie zobaczyć, jak działają, jak funkcjonują maszyny WaterJet, a my generalnie zajmujemy się wycinaniem różnych ciekawostek. Jeżeli ktoś z Was chciałby wziąć udział lub ma jakiś pomysł na jakiś ciekawy projekt, informacje kontaktowe są w opisie każdego odcinka. W ostatnim odcinku wspominałem, że kończymy tutaj podłogę, kładziemy taką gumę. Zostało nam jeszcze tutaj w kilku miejscach, aby to zrobić. Bartek właśnie rozkminia, jak to zrobić. Chyba będzie używał durobrików. No, jest to element, dzięki któremu możemy wycinać bardzo małe elementy. Tutaj pierwsza próba cięcia. Co się wydarzyło? Wiesz co, z racji tego, że to jest guma, to jest bardzo elastyczne i przy ciśnieniu, które woda nam wytwarza, ta guma się po prostu uginała, a więc wyszły nam takie ząbki bardziej, powiedzmy. Aha. A więc trzeba to na jakiejś płaskiej powierzchni położyć, rozmyślam nad durobrikiem, bądź może, nie wiem, kawałkiem kartonu czy czegokolwiek, nie wiem, zaraz potestujemy, zobaczymy. Dało nam sporo elementów do testowania. Jak widzicie, to są wszystkie części, to te gumy składają się, to są jak takie klocuszki, gdzie puzzle, o, wpina się jedno w drugie i pyk, jest wszystko ok. Takim zadaniem dodatkowym na dzisiaj, w sumie na kilka kolejnych dni, jest zrobienie instrukcji obsługi, takiej generalnej prezentacji naszego podajnika BGH500, takiego, wiecie, międzynarodowego w języku angielskim, czyli co jest w środku, z czego się składa, o, jak serwisować. Więc tak, to się też dzieje. Borykamy się z pewnym problemem, który rozwiązuje ten karton. Maksymalny kąt, jakim tniemy na jetcie, to chyba 59,5 stopnia. A my tu tniemy pod kątem 59 stopni. Aha, czyli tniemy tutaj pod kątem 59 stopni. Tutaj prewencyjnie jest karton, ponieważ sporo chlapiemy, a nie chcemy zachlapać naszej nowej podłogi na tą chwilę. Jedziemy z tym bardziej. Jedziemy. Tak wygląda nasza krawędź. Pokaż teraz cięty element, jak go instalujesz, gdzie i po co. Słuchaj, tak tutaj mamy kawałek brzydkiego betonu. Po to mamy kawałek tej gumy, żeby go tu nałożyć. Oczywiście wcześniej był już podocinany, żeby tu nam się wszystko ładnie licowało. Teraz jak z puznami trzeba powkładać. A wcięcie robimy po to, ponieważ jak jakiś wózek czy cokolwiek będzie przejeżdżało, łatwiej jest najechać na pod kątem gumą niż na taką prostą jakby ściankę, powiedzmy, tak? Aha. Podczas nagrywania instrukcji, obsługi i serwisu BGH500 staramy się wymusić usterki. Na przykład to, że jak jest za wysokie ciśnienie, to tutaj z tego zbiornika zasypowego wysypuje się garnet, bez za wysokie ciśnienie. No i nie możemy tego w ogóle wywołać. No maszyna nie współpracuje, nie potrafimy jej popsuć. Tylko na B. Ten? Tak, Wałęsa? Jestem rozczarowany, że nie mogę zepsuć maszyny. Kolejne zadanie dość proste. Tutaj mamy skrzyneczkę prezesa do jego samochodu offroadowego. Musimy dociąć piankę, aby wszystko trzymało się jak... Ups, właśnie, jak należy. Pianka na stole. Takiej użyjemy. Pod spodem mamy karton, aby strumień nie odbijał się od fishbin i nie szarpał jej na dole. Program gotowy. Będziemy ciąć samą wodą. Będzie widać moją rękę? Nie, w ogóle. To musisz nagrywać z tej perspektywy tam. Nic nie lata, nic nie brzęczy, wszystko na swoim miejscu.
to czas na dowcip. Jaki jest najpotrzebniejszy rozmiar? Ach, przez przypadek zniknęła dycha. Ha, ha, ha. Nie znam się za bardzo, ale myślę, że tam może jest wiele śrubek na dyszkę. Ale u nas to... No, akumulator jest na dyszkę, no większość rzeczy jest na dyszkę. Ja najczęściej szukam dyszki. Ale nie. Czas na kolejny drobny projekt dla Agnieszki. Będziemy wycinać pociąg, pokaż go. Jak on wygląda. O! Musimy to przełożyć na program. Generalnie jesteśmy w sali konferencyjnej. Komputery są przygotowane, bo niedługo zjawią się goście, którzy będą się szkolić w obsłudze oprogramowania. Projekt w gruncie rzeczy wydaje się prosty. Wycięcie pociągu w kawałku stali, ale tutaj pokażemy ciekawą funkcję, funkcję trasowania. Zrobimy taki, jak to powiedzieć, kontury świateł i tak dalej, żeby to ładnie wyglądało, bo jak zauważyliście, ten pociąg jest z takiej pewnej perspektywy. Czy są tutaj fani jednośladów? Bo w naszej firmie jest kilku. Zanim skończymy edytować obrazek, zapraszam na kilka ujęć z ostatniej firmowej wyprawy motocyklami. Poza tym Bartek ostatnio zdał prawo jazdy. Już może jeździć. Ty możesz jeździć? Ja zdawałem na razie na kategorię A2, czyli do motocyklami do 35 kW. A więc to tam wychodzi 47,5 konia mechanicznego chyba. Wow. Pociąg, imię Maciek, wycinamy okienka i reflektory. Tutaj nie wiem, czy widać te jasne kreski, to są kreski trasowania. Co tutaj robisz? Miem czoła. Uuu, jedna dla mnie. Jesteśmy już przy Maksymie, Bartek przygotowuje materiał, to co leży na stole. Z tego zrobiliśmy dystans. Aby nie ciąć przy krawędzi, oto nasz materiał, stal nierdzewna, grubość 3 mm. Pyk, 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 teraz ściskiem zabezpieczamy, żeby się nie ruszał, bo to jest bardzo ważne, żeby materiał się nie ruszał. Każde drobne obsunięcie po prostu sprawi, że jakość wyciętego elementu będzie nieakceptowalna. Generalnie mamy zainstalowaną standardową muficę. Tak drobny projekt powinniśmy wycinać na mikro, ale zobaczymy, co się wydarzy. Bartek sądzi, że nie będzie ok. Dlaczego? Ponieważ to jest bardzo mały element, a my tutaj mamy dosyć spory strumień przy naszej głowicy. Więcej wiary, człowieku, więcej wiary. Dobrze. Maksym ma zainstalowaną poduszkę powietrzną. Co to oznacza? Że możemy podnieść lustrowody, aby ciąć w zanurzeniu. Aby to zrobić, tutaj mamy taki wichajster do góry i podnosi nam się lustrowody. Oto pierwsza nasza próba. Tak to wygląda. Nie za ciekawie, będąc szczery. Czas na drugą próbę. Odcinek przeedytowany. Troszeczkę mniej linii. Zobaczymy, jak nam teraz to wyjdzie. Taki poczyniliśmy progres. Numer 1. Numer 2. Numer 1, numer 2. Oto nasze rezultaty. Lewy górny róg. Proszę bardzo, to już jest jakby finalny efekt. Numer 1, numer 2 i numer 3.
Tak to wygląda. Misja zakończona. Właśnie zbieram się do Premium Gym na losowanko i zobaczymy, kto z Was zgarnie ten karnet. Karnet na 6 miesięcy, ale zanim to jeszcze tutaj Bartek wpadł na pomysł, będzie wycinał próbkę. Zaprojektowano przez siebie próbkę dla handlowców, aby pokazać możliwości, ale zanim to się wydarzy, musimy odpowiednio skonfigurować maszynę, tak jest? Dokładnie, tak jest. Jak tak ją konfigurujesz? Z racji tego, że wycinam z grubego materiału, bo to jest aż 20 aluminium, muszę powycinać sobie tak zwane właśnie kerfy. Jak w naszym przypadku tutaj mamy dyszkę, nie? Czyli tam centymetr. Ale na dole jest troszkę więcej. Tak. Bo to jest gruby materiał. A my chcemy, żeby u góry i na dole była dyszka, nie? Tak. No to a więc dlatego tutaj program automatycznie oblicza nam odsunięcie stożkowania, a my musimy tylko wpisać parametry, które zmierzyliśmy u góry i na dole. Pomiary próbki, góra 10,01, dół 10,01. O! Chyba mamy to. Chyba tam. Tak wygląda projekt. 1, 2, 3, 4, 5. Bartek, kilka słów. Kilka słów o moim projekcie. No to słuchaj. Mamy tutaj tak. Różne nasze jakości, wszystkie dostępne 5, jakie posiadamy. Wiadomo, tu masz całą, wszędzie ścianki, żeby było widać ruch strumienia. Dodatkowo mamy jakieś tam kąty zewnętrzne, wewnętrzne, na każdej z jakości. Plus dodatkowo ja sobie tak wymyśliłem, żeby może jakieś otwory pododawać. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście, jeżeli macie jakiś pomysł, jaki kształt możemy wyciąć, aby sprawdzić możliwości, to wyślijcie obrazek na maila. Mail jest w opisie tego odcinka i specjalnie dla tej osoby, która nam wyśle, wytniemy i pokażemy, czy jest to możliwe. Element. Przyjrzyjmy się jakością krawędzi numer 1, numer 2, mamy numer 3, numer 4 i numer 5. Ok, lecę do Premium Gym. Jestem na miejscu. Tutaj dziewczyny przygotowują losy. Będzie słoj, w którym będą wszystkie losy. Tutaj właśnie Wiktoria wycina wszystkie imiona i nazwiska. Będąc tutaj za ladą, mogę zobaczyć, co tutaj dziewczyny mają w ofercie. Różnego rodzaju białeczka tutaj w różnych konfiguracjach. I tutaj mamy wzrok, jakiś coś tam, BB12, różnego rodzaju żelaza i tak dalej. Są różnego rodzaju napoje izotoniczne, mamy też normalną wodę. Więc czegokolwiek by się nie potrzebowali, tutaj znajdziecie. Jakieś wspomagacze, turbobostery, no. Jest naprawdę w czym wybierać. Dobra, słoik mamy gotowy. No, nie wygląda to za bogato. Może przy kolejnym razie będzie tych losów więcej. Może pewnego dnia zapełnimy cały słoik. I za chwilę razem z dziewczynami przechodzimy na live Premium Gym i za chwilę odnajdziemy tych dwóch szczęśliwców, którzy zgarną półroczne karnety na siłownię. Będą mogli razem z Tomaszem ćwiczyć tabatę 2 razy w tygodniu. Stoi na z ostatnich postów. Tutaj mamy słoik, w którym są wszystkie imiona i nazwiska osób, które udostępniły post. Tak? Siemanko, może jakiś like, więc jesteśmy na żywo. Dobra, ciężko było trzymać
kamerę z live'em i tutaj jakby tą kamerę, więc teraz tutaj wam powiemy, kto wygrał. Tak, już pokazuję. Pierwszą osobą jest... Sebastian Adamczyk. Sebastian Adamczyk, gratulacje. I drugą osobą też wam zdradza jest kobieta. Emilia Adamczyk. Uuu, czyżby to para? Chyba małżeństwo. Chyba małżeństwo, jest niesamowite. Dobrze, to byłoby na tyle, te karnety lecą dla tej pary, a nic. A ja tymczasem żegnam się z wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć. Cześć.